Metoda odchudzania braci rodzeń jest skuteczna między innymi dlatego, że przygotowujemy Was do tego procesu, który ma potrwać do końca życia i zmienić Wasze zdrowie metaboliczne na duży A plus. jednym z tych ważnych elementów przygotowania jest sód, a konkretnie uzupełnienie jego niedoborów. Bardzo często w swoim gabinecie widzę pacjentów, którzy mają głęboką hiponatremię. Nie tak dawno widziałem pacjentkę, no przyszła do mnie pacjentka z zaburzeniami depresyjnymi, leczona dwoma lekami, które jeszcze ten sód wypłukują, która sód miała na poziomie 120. No przy tym poziomie bardzo często, jak ty wiesz, dochodzi do obrzęku mózgu. Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy notorycznie i przewlekle wypłukiwani z różnych niezbędnych elektrolitów, w tym sodu, który jest niezbędny do zdrowia metabolicznego. To tak, sód równa się sól, no bo częścią składu soli jest właśnie sód. I dlaczego on jest tak ważny w tym okresie przygotowania i w trakcie stosowania metody odchudzania braci rodzeń? Ano dlatego, że najpierw wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy żyjesz w tym cudownym świecie, ale przeładowanym węglowodanami. Wciska się nam kity, że do tego, żeby pięknie żyć, trzeba jeść często, broń Boże, nie opuszczać śniadań, a do każdego posiłku dodawać węglowodanów. Węglowodany powodują wyrzut insuliny w Twoim organizmie, a im częściej i wyżej masz insulinę, tym więcej sodu zostaje w organizmie. To dokładnie, to w ogóle pociąga potężne konsekwencje zdrowotne, bo faktycznie zostaje więcej sodu w organizmie przy hiperinsulinemii, ale z drugiej strony wypłukuje potas. Jest mniej potasu w organizmie, jest mniej magnezu w organizmie, no generalnie dochodzi do wielkiego miszmaszu. Tak, i wydawać by się mogło, że to dobrze, jak jest przecież dużo sodu w organizmie, ale za tym rzeczywiście idą takie objawy jak obrzęki, no bo zostaje sód w organizmie, zostaje woda w organizmie. Także no nie chcemy takiego stanu w naszym organizmie, gdzie tego sodu i wody jest zbyt dużo. Plus jeszcze ważny jest ten stosunek sodu do potasu, sodu do magnezu, ale głównie sodu do potasu. No przecież sód wchodzi jest elementem, jednej z najważniejszych elementów zdrowia metabolicznego, pompy sodowo-potasowej. No to jeżeli odżywiamy się wysokowęglowodanowo i faktycznie mamy więcej sodu, no to mamy nisko potasu, no to ten stosunek jest zachwiany i faktycznie to rodzi wiele konsekwencji. Skupmy się teraz na tym niedoborze sodu przy stylu niskowęglowodanowym. Właśnie, i teraz tak. Zobacz, rozpoczynasz metodę odchudzania braci rodzeń, styl niskowęglowodanowy, a co za tym idzie, w konsekwencji w Twoim organizmie będzie coraz mniej insuliny. To znaczy, insulina na coraz niższym poziomie. I teraz to jest niesamowite. Niesamowity jest organizm ludzki i niesamowity jest proces tycia i chudnięcia. Nie da się zdrowo i długoterminowo schudnąć bez zrozumienia tych procesów skomplikowanych, metabolicznych i biochemicznych. Zobacz, insulina bierze udział w transporcie tego sodu i potasu, ponieważ ona aktywuje bądź zmniejsza aktywację tego kanału, o którym tu mówiłeś, sodowo-potasowego. Dużo insuliny w organizmie, pompa działa tak, że sód nie wydala się tak bardzo z moczem, wobec tego więcej go zostaje. Niska insulina w organizmie, więcej i częściej ten sód jest wydalany z moczem przez nerki, wobec tego zaczyna brakować sodu, a to pociąga za sobą konsekwencje, a to niesie za sobą konieczność uzupełnienia tego sodu, przynajmniej na początku metody odchudzania braci rodzeń. U zdrowych osób ze zdrowymi nerkami nie mamy żadnego problemu z nadmiarem sodu, czyli organizm sobie bez problemu poradzi z nadwyżką w soli, jeżeli w ogóle jest w stanie zdrowy organizm tą nadwyżkę spowodować. No bo mamy takie mechanizmy hormonalne, takie mechanizmy biologiczne w sobie, że praktycznie dokładnie dostarczymy tej soli w odpowiedniej ilości, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Twojego organizmu. Sód jest niezbędny do prawidłowej funkcji mięśni, do prawidłowego rozmnażania. Okazuje się, że kobiety, które nie dostarczają odpowiedniej ilości sodu, mają zwiększone ryzyko poronień i przedwczesne porody i wiele, wiele innych negatywnych skutków tego niedoboru. No, sportowcy, którzy suplementują się sodem, po prostu piją wodę z solą himalajską lub kłoda z
piłkarską, mają oczywiście lepszą wydolność sportową, lepsze wyniki sportowe, no i co za tym idzie, oczywiście sukcesy. No i wracając do odchudzania, ten sód należy uzupełniać, dlatego żeby zapobiec objawom niepożądanym nie metody odchudzania, tylko niedoboru sodu. Zdarza się tak, zresztą ja tak miałem, jak rozpoczynałem, był taki dzień, że zapomniałem dosypać tej soli do wody. I najczęstszym objawem są zawroty głowy chociażby, bóle głowy, osłabienie i takie rozdrażnienie. Jeżeli rzeczywiście rozpoczynasz tą metodę lub szykujesz się do tej metody, pamiętaj, dosypuj takie dwie łyżeczki do wody w ciągu dnia lub dosalaj potrawy, które jesz. Warzywa, bulion, po prostu nie bój się soli, uzupełniaj ten sód, dosalając potrawy. Te dwie łyżeczki to faktycznie ja dodaję do takiego dzbanka dwulitrowego i to zwykle mi wystarczy faktycznie. I tak samo jak ty, na początku tej metody miałem większe wydalanie sodu z moczem i faktycznie zdarzała się też hiponatremia, taka poziom sodu nawet 134 u mnie i były objawy, ale teraz już kompletnie tego nie czuję, już nawet nie uzupełniam tyle sodu co kiedyś, no bo to wszystkie te, no ten proces właśnie wyrwany z tego patologicznego stylu życia, wybitnie wysokowęglowodanowego, jedzenia dużo przetworzonych węglowodanów typu chleb, typu bułki, typu te wszystkie zdrowe w cudzysłowie cornflakesy, no powoduje, że no organizm musi się przestawić przez jakiś czas, trzeba dać mu szansę, a później już to się wszystko wyrównuje i tak naprawdę, tak jak ty, nawet magnezu nie uzupełniasz teraz. Ja bez względu na wszystko i tak pamiętam o magnezie, bo wiem, że co bym nie zjadł, to tego magnezu w jedzeniu jest mniej i o sodzie pamiętam, no bo jest niezbędny do życia. I jeszcze taka wskazówka dla ciebie, bo może być problem z połknięciem, z piciem wody posolonej. I oczywiście to nie jest konieczność picia tej wody. Pamiętajcie, tak jak mówiłem, dosólcie sobie rosołek porządnie, posólcie porządnie pomidory lub paprykę. Po prostu zadbajcie o to, żeby dostarczyć odpowiednią ilość sodu, czyli soli, ale też zadbajcie o to, także my już o to zadbamy, żeby walnąć poprosić kciuka. Was, żebyście walnęli w tego kciuka, wtedy bezduszne algorytmy posolą, znaczy się, podeślą ten film komuś innemu, a nuż komuś to uratuje życie. Lub zdrowie. Lub zdrowo, dzięki nam schudnie i nie będzie musiał słuchać tych krzyków trenerek głośnych, które każą zajadać się batonikami wysokobiałkowymi, bez dodatku sodu. Amen. Piesek szczeka. Piesek szczeka. Ale bym sobie rosołek zjadł.